Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie zaprasza na wystawę Afryka Nowaka. Wernisaż wystawy oraz goście specjalni Norbert Skrzyński i Piotr Tomza. 4 listopada, początek, godzina 19. Wstęp wolny. Zapraszamy. Serdecznie witam. Ważnym elementem naszego podróżniczego ekwipunku będzie dziś rower. To już nie pierwsza rowerowa wyprawa za horyzont domu, ale po powrocie z Pamiru, dokąd zabrał nas Grzegorz Szyszkowski, zapragnęliśmy więcej. Dlatego dzisiaj na rowerze właśnie ruszamy aż na czarny ląd, tak jak zrobił to 80 lat temu, dokładnie 4 listopada. Niezwykły człowiek, Kazimierz Nowak, mając za swój kapitał jedynie kilkanaście złotych, pióro, aparat fotograficzny i być może, co najważniejsze, sporą ilość silnej woli. W 2009 roku znaleźli się Śmiałkowie, którzy postanowili wyczyn Nowaka powtórzyć. Dwa lata temu znów, 4 listopada, ruszyła rowerowa sztafeta Afryka Nowaka, która trwa już 731 dzień i zakończy się w grudniu tego roku w Algierii. A my mamy wyjątkowe szczęście, ponieważ dzisiaj gościmy dwóch uczestników tej sztafety, Piotra Tomzę, Norberta Skrzyńskiego, którzy opowiedzą o swojej rowerowej epopei i o Afryce Nowaka. W tym miejscu chciałabym wspomnieć jeszcze jedną osobę. Filarem tej wyprawy miał być również Sławek Kunc, tarnowianin z pochodzenia. No niestety los tak chciał, że Sławek zginął tragicznie w 2008 roku. Stąd też pomysł, by to spotkanie poświęcić właśnie jego pamięci. Stairs, look, the red light's on. That means they're live on air. Look who's in there, look, that's Pete Tong. You ready, Don? Evening, Pete. Yeah, this is the British Broadcasting Company, Radio 1. Don't attempt to adjust your sets, this is a takeover. Czwarte drogi jest to trasa rowerowa, ale my założenia są takie, aby oprócz trasy powtarzać także środki lokomocji, którymi jeździł Nowak, więc był etap wodny, etap pieszy, konny, próbowaliśmy etapu Wielbłądziego i w tych miejscach, gdzie Nowak jechał rowerem, to my jedziemy, gdzie go pchał, to go pchamy, gdzie trzeba wsiąść na konia, to wsiadaliśmy na konie i w ten sposób. Postawiliście przed uczestnikami, przed sobą pewne założenia, pewne cele tej sztafety i czy dzisiaj, na tym etapie, kiedy ta sztafeta zmierza już do końca, czy te cele udało się osiągnąć? Ja myślę, że zdecydowaną większość tak, bo jednym z celów było to, że będziemy na przykład w tej Afryce zostawiać ślady. Zostawiliśmy kilkadziesiąt tabliczek, na których jest po polsku, w języku, którym po kolonialnym języku i w języku rdzennym w danym kraju obowiązującym. Informujemy, że tędy przebiegała ślada podróży Kazimierza Nowaka, który właśnie w latach 30. przejechał Afrykę na rowerze. To nam się udało. Udało nam się, tak myślę, Kazimierza Nowaka spopularyzować, przynajmniej trochę bardziej niż, myślę, że jest trochę bardziej znany. Strasznie dużo ludzi w takie właśnie przedsięwzięcie 100% społeczne i każdy jakąś energię i pomysły swoje w to angażował. I myślę, że pewnie dla sporej ilości ludzi to było, udział w tym był czymś ważnym, więc to też był cel istotny i też myślę, że się go udało zrealizować. Pierwszy okres był trudny, bo rzeczywiście niewiele osób wiedziało, kim jest Nowak. A z czasem to się trochę poprawiało, ale nawet jeszcze kilka miesięcy temu były takie sytuacje, że dziennikarz dzwoniący pyta się, czy ten Nowak to z wami będzie jechał. No na pewno w jakimś sensie metaforycznie. Trochę jechał. Trochę jechał. Natomiast takich sytuacji śmiesznych właśnie dotyczących nie do informowania, ale potem takiej refleksji, że trzeba przeczytać książkę. Tak, trzeba poznać
relacje uczestników, znaleźć te miejsca, które my odnajdywaliśmy w Afryce. I to dużo dawało, naprawdę, dużo dawało. No przede wszystkim myślę, że Kazimierz Nowak no to jest taka postać dla mnie inspirująca pod wieloma względami. I na przykład kogoś takiego, kto potrafił wtedy już, czyli wszyscy dookoła, jakby obowiązująca interpretacja Afryki i wszystkiego, co się tam dzieje, była jednym słowem kolonialna. Tak. A tutaj przyjeżdża facet z Polski, jakiś tam bezrobotny, robotny urzędnik, bo taką historię też tam miał w swoim życiu, kiedy go tam z banku zwolniono. Przyjeżdża sobie na rowerze, oczywiście no, nie tak z mety od razu, prawda? On tam jeździł na rowerze już wcześniej po Europie, tak. Ale ma ten plan, jedzie do Afryki, że będzie pisał reportaże, będzie robił zdjęcia. Zdjęcia, których nikt w ogóle wcześniej w taki sposób jak on nie robił. No i udaje mu się to po prostu, więc to jest naprawdę... To się może podobać, tak? Tak. Norbert, dla ciebie? Ktoś ważny? Rzeczywiście Piotrek powiedział, że jest inspiracją i on nie tylko mnie, nie tylko Piotra, ale wiele osób zainspirował do jego historia, jego postać zainspirowała do nie tylko do podróżowania, ale też do zmiany też trochę podejścia egzystencji w samej Afryce, dlatego że Nowak podróżował po to, żeby on chciał starał się poznać mieszkańców Afryki, nie chciał ich zmieniać, nie starał się na nich w żaden sposób nie wpływać, on chciał zobaczyć jak jest naprawdę. I nawet samo to, że podróżował samotnie, że samo to, że nie miał tego sztabu tragarzy gdzieś za sobą, nie miał jakichś dofinansowania od rządu, wyjechał z Polski z 10 złotymi. Właśnie chciałam zaprezentować Państwu kilka przygód egipskich Kazimierza Nowaka. Pisze o Egipcie tak. Podróż samopas po Egipcie jest nawet w okolicy dużych miast niebezpieczna. Lud butny, zaczepny, zuchwały, a policja jeszcze gorsza. No właśnie, to by się trochę zgadzało. Tak jest, tak, tak. No i wreszcie taki fragment związany z drogami i z komunikacją, czy z ruchem na drodze. Podróż miałem bardzo ciężką. Droga wyboista. Setki bezpańskich psów rzucało się na rower. Zgraje chłopców zastępowały mi drogę lub obrzucały grudami twardej, spalonej słońcem na skałę ziemi. No skąd my to znamy? Może tak, tam to w ogóle jest jakaś tradycja? Może tak, a to akurat z chłopcami to było niebezpieczne w dużych miastach, bo tam sporo takich, nie wiem, łebków kilkunastoletnich, ale tak raczej 12-11-letnich prowadzi takie motoriksze i no takie, no jak taksówki jeżdżą, no motoriksze po prostu. No jak prowadzi 12-latek coś takiego, no to ma w głowie to, co ma 12-latek, więc jak jedzie, widzi rowerzystę, to jest to powiedzmy atrakcyjna sprawa, więc się tam parę jakichś zdarzeń z tymi motorikszami zdarzało, więc to też komunikacyjnie bywało jakoś tam uciążliwie, ale to można się przyzwyczaić, jest to jakieś, coś się dzieje przynajmniej. Mam wrażenie, że tutaj mało się zmieniło, bo Nowak pisał, setki samochodów przejeżdżało w jedną i w drugą stronę, przechodziły liczne karawany wielbłądów, stada owiec, nikt nie uważał przy tym za stosowne usunąć się z drogi. Trzeba było więc w ostatniej niemal chwili stawać, by uniknąć karambolu. Może trzeba było właśnie stanąć. No, myśmy niestety nie mieli już, to tyle się zmieniło w Egipcie, że karawany wielbłądów to już, no właśnie, to już po tej trasie, co my chodzimy, co my jechaliśmy, nie chodzą. Na Synaju pewnie tak, albo gdzieś na pustyni tam głębiej, ale... To co powiesz jeszcze na to? Na przykład napisał tak, tu na wschodzie jedyną rozrywką duchową jest masowo dowożona przez Anglików whisky. Whisky to nadal rozrywka duchowa? Nie, to duchowa, zupełnie, zupełnie myśmy czegoś takiego nie doświadczyli, było trzeźwo. Aha, rozumiem. A co powiesz na to? Za pieniądze kupić to można wszystko i wszystkich, nawet żonę. No i ja tam żony z Egiptu nie przywiozłem, także... To się akurat nie sprawdza. Kazimierz Nowak przewidział, że dotrzecie do Afryki. On miał proroczą wizję. Ta prorocza wizja nawiedziła go na przylądku igielnym, już na południu Afryki, bo napisał tak. Pierwszy, ale pewnie nie ostatni cyklista z Polski, który przeciął cały ogrom Afryki na przełaj przez pustynię i puszczę, rozbił w tym miejscu namiot. No i po 80 latach się sprawdziło, a tymi cyklistami, którzy się do tego przyczynili, żeby powędrować śladami Nowaka, byli nasi dzisiejsi goście, rowerowy tandem, Piotr Tomza i Norbert Skrzyński. Dziękuję bardzo Wam dziękujemy za przybycie. Dziękuję. Naprawdę szacunek za to, co zrobiliście.
Dziękuję Wam bardzo. Z czołówkami na głowie i tak patrzyliśmy w prawo, a tam w krzaczkach takie oczka, takie świecące w różnych miejscach i z jednej strony, z drugiej strony była totalna cisza. Rzeczywiście jakieś tam psowate zaczynały wyć i trochę nas to podkręcało. Dojechaliśmy do tego skrzyżowania, mieliśmy tam zjeść coś na ciepło. Piotrek szybko się przebrał, ja jeszcze tam szukałem czegoś na głowę, coś tam, rękawiczki, jakieś rzeczy i w pewnym momencie coś na nas ryknęło, tak o! Jak odwróciliśmy się w krzaki, to tak no, tam może jak fortepian stoi, rzeczywiście były oczka, tylko że tak trochę szerzej rozstawione niż te poprzednie. Natychmiast znalazłem to, czego szukałem. Przez najbliższe 5 czy 6 kilometrów nieprzerwanie pchaliśmy, biegliśmy z rowerami, nie zatrzymując się zupełnie, absolutnie. Mieliśmy już sił, 10 godzin byliśmy na nogach, tylko właściwie na śniadaniu. Tam było trochę pod górę, było piaskowo i w ten busz tam wjeżdżaliśmy. To była droga, ale proszę mi uwierzyć, że adrenalina, którą wtedy dostaliśmy natychmiast, spowodowała, że naprawdę 6 kilometrów. Co to mogło być? Nie wiemy i bardzo dobrze, że nie wiemy.